Witam Was w kolejnej audycji. Szczerze powiem, nawet już nie wiem której. Spotykamy się bardzo często, no może teraz mniej regularnie, no ale niestety obowiązki, wyjazdy, praca, no wszystko to mnie to bardzo pochłania. Bardzo dziękuję na wstępie wszystkim tym, którzy wracają na spotkania ze mną. No już jest grupa, która się wykształtowała, ukształtowała, z którą się spotykamy regularnie, która przyjeżdża. Teraz właśnie jak widzieliście ostatni film, otwieramy sekcję właśnie Szydokanu w Łodzi. Osoby, które są zainteresowane, poinformujemy, od kiedy będą zaczynały się zajęcia, od kiedy będą się zaczynały treningi. Dla niektórych osób jest to szok. Słuchajcie, nie będę prezentował tu certyfikatów, nie będę prezentował tutaj swoich jakichś tam wirtualnych, papierowych umiejętności. Przyjdźcie na salę, zobaczycie, co potrafimy, czym się zajmujemy, w jaki sposób to wygląda. Także to jest jeden z kolejnych etapów, który właśnie wiąże się z przetrwaniem. Nie tylko jakiś tam survival, nie tylko zachowanie w terenie, nie tylko umiejętność posługiwania się tam nożem, maczetą, rozpalania ogniska, ale właśnie coś takiego jak sztuki walki otwierają przed nami pewne horyzonty. Dyscyplina. Przede wszystkim dyscyplina. Tego się trzeba nauczyć. W dzisiejszych czasach czego nam brakuje najbardziej? Dyscypliny. Jesteśmy niezdyscyplinowani, jesteśmy krnobrni i dlatego społeczeństwo jakie jest, takie jest. No i słuchajcie, możemy tutaj prowadzić różne dywagacje, możemy się kłócić na ten temat, ale 30 lat temu, kiedy ja zaczynałem trenować, kiedy była jeszcze głęboka komuna, słuchajcie, naprawdę my jako społeczeństwo byliśmy zdyscyplinowani. Każdy znał swoje miejsce w szeregu, każdy wiedział, co ma robić, a dzisiaj... Słuchajcie, jest to straszne, nie daj Bóg, żeby cokolwiek dzisiaj się stało. Nie potrafimy działać, nie potrafimy działać w zespole, nie potrafimy działać w grupie, nie potrafimy się zespolić, bo każdy będzie próbował albo dowodzić, albo się zgubi, a większa część będzie uciekać. Znaczna część. Będzie uciekać, słuchajcie. Będzie się chować, będzie wyjeżdżać do rodziny za granicę. Tylko dokąd? Na tereny, które też są już objęte jakimś tam zagrożeniem. Słuchajcie, na głupi przykład. Dam wam taki bardzo głupi przykład. Teraz spotkanie z młodymi żołnierzami. No i jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty rzucił wypowiedzenie z armii. Dlaczego? Bo ich słowa są takie. Nie po to wstępowałem do wojska, podpisywałem kontrakt z wojskiem, żeby się pchać na jakąś pieprzoną wojnę. No to przepraszam, po co ten człowiek przyszedł do wojska? Żeby co? Zarabiać pieniążki, bo go mamusia, bo go tatuś, bo go szwagier, wujek wkręcił na jakąś fuchę, a w momencie, kiedy przychodzą sytuacje, kiedy naprawdę trzeba wyjść w pole, trzeba trenować, kiedy trzeba oddać się tej sprawie, to on w tym momencie mówi, że on nie po to do wojska wstąpił. Słuchajcie, takich ludzi są dziesiątki. Dziwicie się, że sytuacja na przykład w Syrii, w Libii była taka, a nie inna. Dlaczego ludzie uciekali z wojska? Dlaczego? Skończyły się pieniądze, skończył się dobrobyt. Trzeba walczyć. Niestety, to jest powinność żołnierza. Ale nie każdy to rozumie. Powinność wobec ojczyzny, honor. Ja już nie powiem Bóg, honor, ojczyzna, no bo to jest pusty slogan w dzisiejszym wydaniu. Ale słuchajcie, politycy to co robią? Jak oni plują? Jak oni nas starają się jakoś ukształtować? Zobaczcie, idą wybory jakieś tam za parę miesięcy. Zobaczcie, co się dzieje. Plucie, szczucie, gadanie. Dajcie nam chociaż jeden pozytywny przykład polityka, za który można pójść. Autentycznie ja do niego się przyłączę. Sercem, duszą i ciałem. Nie ma takiego polityka w Polsce. Nie ma kogoś, kto by nas skonsolidował. Nie ma kogoś, kto by nam dał jakiś przykład, wzór. Okej, Paweł Kukiz, no jest inny. Jest PiS, jest PO, są inne partie. Tylko co? Złodziej zastąpi złodzieja. Przekręt zastąpi przekręta. Słuchajcie, to co teraz się dzieje, to o czym ja mówię od wielu lat właśnie, upadek cywilizacji. Kiedyś Hołuj napisał taką książkę pod tytułem Upadek naszej cywilizacji. Polecam. Przeczytajcie sobie to. Zwróćcie uwagę, jak upadały demokracja grecka. Jak to upadło? Słuchajcie, zachłysnęli się swoim dobrobytem. My jesteśmy teraz na tym etapie. Ktoś mówi, że w Polsce jest źle, jest gnój, jest bagno. Kto do nas strzela? Kto chodzi głodny? Ludzie w Polsce chodzą głodni tylko i wyłącznie z własnego wyboru. Jeżeli są na przykład grupy, które potrafią żyć od kilkunastu lat tylko z opieki społecznej, to nikt mi nie powie, że w tym kraju jest źle. Osobiście znam takich meneli, którzy od 10, 15, no to od 15 lat żyją tylko i wyłącznie z opieki społecznej. Zobaczcie, co się dzieje. Teraz przychodzi opiekun społeczny do swojego podopiecznego w reklamówce, nie przyniesie to, co menel chce, to w pierdy dostaje. Przyjeżdża obsługa karetki pogotowia, dostaje w pierdy od menela, bo on nie dostał leków jakichś psychotropowych, tylko on dostał jakieś inne leki uspokajające. Słuchajcie, no to jest właśnie część pewnego planu, o którym ja zawsze mówię. Właśnie taka demagogia wokół tego, że w Polsce jest źle. To jest demagogia.
To są słowa wymyślone, to są słowa narzucone nam. Zwróćcie dookoła uwagę, nie jest w tym kraju tak naprawdę źle. Kto chce znaleźć pracę, na pewno tą pracę znajdzie. Jeżeli ktoś chce pracować, na pewno będzie pracował. Nie ma nędzy, nie ma głodu, nikt do nas nie strzela, nie ma polowań na ludzi. Wyjedźcie na Półwysep Arabski, wyjedźcie na kontynent afrykański. Pojedźcie do Jugosławii, pojedźcie na Ukrainę. Wyjedźcie do Irlandii albo Anglii. Słuchajcie, enklawy, których nie wolno przekraczać. Masa ludzi do mnie dzwoni, masa ludzi do mnie pisze. To, co dzieje się w niektórych państwach, Anglia, Irlandia, Szkocja, Walia, to są państwa policyjne. Stany Zjednoczone to jest jedno z największych get na świecie, jakie może być. Zobaczcie, co teraz się dzieje. Państwa zaczynają się grodzić wielkimi murami. Teraz będzie się Egipt odgradzał od Syrii i od innych państw. Żydzi od zawsze żyją za murem, bo to jest naród prawdopodobnie stworzony do tego, żeby żyć w getcie, za murem, za drutem kolczastym. Ale to jest ich wybór. Oni to wybrali, oni to stworzyli i oni tego chcą. I teraz patrzcie na zmiany pogodowe, na to, co wyrabiamy my ludzie i nikt nie zwraca uwagi, przynajmniej my w Europie nie zwracamy uwagi na brak wody, przełowionych mórz i problem żywności. Słuchajcie, na świecie jest głód, straszny głód. My tego nie odczuwamy. Mamy Biedronki, mamy Żabki, mamy inne supermarkety, słuchajcie, jest wszystko głód. Tylko jak długo? Grecy tak żyli, słuchajcie, tak jak my teraz żyjemy, Grecy żyli tak przez 30 lat. Co się teraz w Grecji dzieje? Proszę bardzo. Jeżeli u nas nastąpi coś takiego, takie załamanie i w tym momencie jak mamy dać sobie radę? Ktoś to przewidział, ktoś to zaplanował, ktoś to sfinansował. Słuchajcie, to nie dzieje się samo z siebie. Zwróćcie uwagę, że ten nasz balon, taki bezpieczeństwa, ta kopuła szklana, pod którą my jesteśmy, kurczy się coraz bardziej. Odejdzie Grecja, odejdą Włochy, odejdzie Hiszpania, Portugalia i wtedy kto zostanie? My na pewno zostaniemy wykopani. Słuchajcie, dlaczego? Strefa buforowa już nie jest między Bugiem a Wisłą dla NATO. Teraz najnowsze plany, strategie militarne Zachodu zakładają dokładnie to, co samo było za zimnej wojny. Strefa buforowa, Wisła, Odra. Tu zaczyna się właściwy pas obronny dla Paktu Północnoatlantyckiego. Także sprzęt, który jest do nas pchany, to jest takie, nie wiem, pompowanie, to jest coś takiego jak było w Sajgonie, w Laosie, w Birmie, Sumatrze, Wietnam, Korea, gdzie Amerykanie robili dokładnie to samo, nadawali sprzętu, potem Libia, Syria, dawali sprzęt. I co z tego, że dali sprzęt? Kto potrafi ten sprzęt obsługiwać? Ile osób potrafi jeździć Abramsem w naszej armii? Ile osób potrafi obsługiwać na przykład Vickersa albo jakieś inne wozy bojowe? Bardzo mało. A teraz, słuchajcie, no głupi przykład. Mobilizacja w Polsce wybucha. Przychodzą czołgiści, przychodzą rakietowcy, przychodzą artylerzyści. Są nauczeni, ostatnie ćwiczenia, jakie odbyli, dajmy na to lata 80., 90., na starym sprzęcie. Masa chłopaków czołgistów, których znam, to są wyszkoleni na twardych. A oni dostaną Leoparda. I kto będzie potrafił tego Leoparda obsługiwać? Słuchajcie, kiedyś stare kanony szkolenia czołgistów były podstawowe. Każdy członek załogi był w stanie zastąpić każdego. Mechanik, radiotelegrafista, ładowniczego, ładowniczy, dowódcę. I tak w kółko była rotacja. Każdy musiał prowadzić wóz, każdy musiał obsługiwać działo, każdy musiał potrafić obsługiwać radio. A teraz to jest specjalizacja. To, co ostatnio w Poznaniu właśnie wam powiedziałem, organizm jakiś funkcjonujący, wyspecjalizowany, nie ma szansy przetrwania. Bo jeżeli jest wyspecjalizowany, jego specjalizacja w pewnym momencie zgubi. I dokładnie daję wam czysty przykład czołgu. Jeżeli zginie mechanik, nikt go nie zastąpi. Zginie dowódca, nikt już go nie zastąpi, bo nikt nie będzie potrafił obsługiwać tej całej elektroniki, która znajduje się w wieży. Już nie powiem teraz tu o wojskach rakietowych czy pilota. Słuchajcie, wszystko jest teraz oparte na specjalizacji. Specjalista, owszem, okej, ale nie na polu walki. Nie w momencie, kiedy ktoś jest wyszkolony do pewnych zadań, zginie. Nie daj Bóg. Kto go zastąpi? Kiedyś szkolenia były takie, na przykład tutaj posłużę się Wehrmachtem, SS. Kapral był w stanie zastąpić sierżanta, kapral był w stanie zastąpić porucznika, kapral był w stanie zastąpić majora czy podpułkownika nawet na polu walki. A u nas jak dzisiaj się szkoli? Jak u nas wygląda dzisiaj szkolenie? Do pewnego stopnia się dochodzi i potem powyżej każdej belki na pagonach nie potrafimy samodzielnie myśleć. Ale niestety tak to działa, tak to funkcjonuje. To kiedyś zostało, słuchajcie, już udowodnione, opisane. Żyjemy teraz u schyłku pewnej ery. Koniec naszego świata, tak jak będę się powoływał do Hołuja,
Tak się facet nazywał. Przeczytajcie sobie książkę Koniec naszego świata. Albo Upadek cywilizacji. Przeczytajcie sobie Wesele w Atomicach Lema. Słuchajcie, to są odniesienia do tego, w jakim my świecie żyjemy. Tutaj jeszcze rzucę jeden tytuł. Nie pamiętam autora książki. Tytuł książki był Klaustropolis. Przeczytajcie sobie te książki. To są naprawdę niesamowite rzeczy, które odnoszą się do tego, co my robimy dzisiaj. Słuchajcie, a propos książek. Mam kilka nowych tytułów, chcę wam je zaprezentować. Wiadomo, tych książek w księgarniach, no naszych książek, moich i Witka, jest ciężko dostać. Sprzedajemy, robimy to internetowo, dzwonić na stronę. Jeżeli ktoś wam te książki oferuje po 7-8 zł, to na pewno nie są nasze książki. Na pewno nie my je sprzedajemy, na pewno nie wyszły z naszych rąk. Wiem, że nawet to jest podrabiane. Ktoś powiedział, że to jest szmatławiec, że to jest książka niewarta, którą brać do ręki, ale jest podrabiana, sprzedawana po 7-8 zł i bardzo dobrze sprzedaje się na ślęży, bardzo dobrze z kramu sprzedaje się pod książem. Nie reagujemy. To jest dla nas reklama. Tylko wam mówię, oryginał z autografem, jeżeli chcecie nabyć, to u Witka w Rzeczce albo we Wrocławiu w kilku księgarniach, z którymi teraz Witek podpisał umowy. Ale przeważnie, jeżeli coś, tylko droga mailowa i te książki można sobie nabyć. Słuchajcie, trafiłem, coś dostałem w prezencie, książkę o Lebensbornie amerykańskim. Słuchajcie, książka odnosi się do tego, co działo się w Stanach Zjednoczonych. Kontrola urodzeń, kastracja murzynów, dziesiątkowanie murzynów i, no można powiedzieć, narodziny Lebensbornu w Stanach Zjednoczonych. Słuchajcie, oni byli jako pierwsi, oni to stworzyli. To, co Niemcy potem przejęli, słuchajcie, wyszło jak zwykle ze Stanów Zjednoczonych. Nie Niemcy wymyślili Holokaust, nie Niemcy wymyślili rasę panów, nie Niemcy wymyślili jakieś tam inne metody depopulacji. To już było i za Francji, to już było i w czasach rzymskich, ale to, co robili Amerykanie, słuchajcie, w latach 28, 38, 41, ich plan stworzenia get. Czym był Brooklyn? To było getto. Tam zsyłano murzynów, słuchajcie, Brooklyn był właśnie taką dzielnicą, gdzie zsyłano element niepożądany. Amerykanie mieli z tym problem. Problem kastracji chemicznej rodzi się w Stanach Zjednoczonych. Znaczy nie problem, pomysł. Pomysł kastracji chemicznej rodzi się w Stanach Zjednoczonych. Pomysł depopulacji, który do dzisiaj funkcjonuje, rodzi się w Stanach Zjednoczonych. Kontrola urodzin. Czym jest kontrola urodzin? Niczym innym, jak tylko depopulacją. Tylko ktoś stracił nad tym kontrolę. Co z tego, że w krajach uprzemysłowionych dzieci się nie rodzą? Że kraje uprzemysłowione tracą swoją pozycję na skutek tego, że nie mają ludzi. Czystym przykładem jest Polska, słuchajcie. Więcej ludzi umiera niż się rodzi. Weźcie Niemcy, weźcie Francję, weźcie Holandię, Belgię. Dlaczego ściągaliśmy ludzi z krajów trzeciego świata? Bo u nas nie miał kto pracować. A teraz stworzył się potężny problem emigrantów. Polska ma przyjąć od 2 do 6 tysięcy emigrantów. Rozumiem. Wszystko rozumiem. Ci ludzie uciekają przed wojną. Tych ludzi trzeba przyjąć, trzeba ich ochronić, ale ci ludzie muszą mieć dokąd wrócić. My tych ludzi nie możemy przyjąć na nasz teren, nie możemy przyjąć ich do naszego kraju, bo my mamy problem z naszymi własnymi emigrantami, którzy wyjechali, chcieliby wrócić do Polski, ale po co tu wrócą? Do pracy za 1000 zł, za 1500 zł? Żyć w nędzy i w jakimś tam upokorzeniu? Jeżeli ktoś się przyzwyczaił do pracy w Anglii czy w Irlandii za 1000 funtów czy za 2000 funtów, inny socjal, inne środowisko, on zostanie kosmopolitą, on się wyrzeknie Polski. Ale są ludzie, którzy chcą wracać, tylko się pytają po co? A teraz jak się dowiadują, że my mamy przyjąć tych emigrantów i każdy z tych emigrantów ma dostać zasiłku po 600-700 euro, słuchajcie, no jeżeli teraz polski rząd rzuca hasło, słuchajcie, Polacy, wracajcie za granicę, przez pierwsze pół roku albo 8 miesięcy na zagospodarowanie dostaniecie po 800 euro. Słuchajcie, każdy wróci. Będzie szukał sobie tu pracy, będzie otwierał firmy. To jest, uważam, że to jest troszeczkę niesprawiedliwe. Jeżeli komuś pomagamy, wiem, nam też pomagano, za komuny Polakom pomagano, sam tego doświadczyłem, też za komuny wyjeżdżałem do pracy do RFN-u. Wiem, co to znaczy pracować za markę, wiem, co to znaczy spać na budowie na materacu, wiem, co to znaczy wpierdzielać pieżarcie. Doświadczyłem tego, słuchajcie. Pracowałem dla Niemców, pracowałem dla Czechów, pracowałem dla innych. Słuchajcie, nawet taki paradoks wam podam, ja pracowałem dla Niemca, który był na socjalu. Ja dla niego mieszkania remontowałem, dla niego i dla jego rodziny. On miał socjal, dzielił się ze mną pół na pół, ja za niego do pracy chodziłem. Takie były czasy. Słuchajcie, ja rozumiem, każdemu trzeba pomóc. Tylko, że ten człowiek, jeżeli przyjedzie do nas, owszem, dostanie pomoc i obowiązkiem wszystkich narodów, czyli ONZ-u i innych tam organizacji światowych, jest to, żeby zapewnić temu człowiekowi, żeby on miał dokąd wrócić.
Bo jeżeli my się zapchamy teraz emigrantami, to będziemy mieli taki problem, który jest teraz we Włoszech albo na Węgrzech. Słuchajcie, dlaczego o tym się nie mówi? Dlaczego się nie mówi o buntach na Węgrzech? Dlaczego się nie mówi o buntach emigrantów, którzy są we Włoszech? Włosi, słuchajcie, już mają tego dosyć. Wszyscy już mają dosyć. Anglicy mają dosyć emigrantów nielegalnych. Stany Zjednoczone to już w ogóle nie powiem. Słuchajcie, tam każdy może sobie pojechać, każdy przejść może zieloną granicę i każdy w pewnym momencie złoży przysięgę jakąś tam i zostanie sobie Amerykaninem. Poza kim? Nami. Dalej nie mamy wiz, jesteśmy największym sojusznikiem. Słuchajcie, to już jest paranoja, to już jest parodia, to już, ja nawet nie wiem jak to nazwać. Ktoś powiedział, że owszem, jak chcesz, to możesz sobie do Stanów pojechać, tylko rodzi się podstawowe jedno pytanie, po co? Do największego bankruta na świecie? Do największego państwa policyjnego na świecie? Do największego zaćpanego państwa na świecie? Po co mam tam jechać? Zwróćcie uwagę, jak wygląda teraz Detroit. Wejdźcie sobie w internet, poczytajcie sobie na temat Detroit. Największy moloch kiedyś przemysłowy, a teraz? Zobaczcie, jak wygląda teraz Manhattan. Zwróćcie uwagę, jak wyglądają dzielnice aktorów. Słuchajcie, tam już jest nędza. Nie pokazuje nam już się tego, jak oni sobie żyli kiedyś w takim przepychu, tylko teraz nam już się pokazuje, słuchajcie, biedę. Kilka Stanów Zjednoczonych, w Stanach Zjednoczonych kilka Stanów zbankrutowało. O czym my tu rozmawiamy? Teraz kolejny etap, wielki krach na giełdach chińskich. I ktoś powiedział, a co mnie to kuźwa obchodzi, że na giełdzie chińskiej był krach? No dobrze, jeżeli nastąpi krach, jeżeli Chiny zaczną podupadać, to wycofają swoje pieniądze z Polski. Tak jak ostatnio wam mówiłem, 70% przemysłu polskiego należy do Chińczyków. Słuchajcie, koksownie, kopalnie, zakłady elektroniczne. Kto jest właścicielem tych zakładów elektronicznych? Zakłady przemysłowe, włókiennicze, no chociaż jest parę włókienniczych, ale kapitał chiński. Także tu możemy sobie śmiać, możemy sobie wszystko tam mówić, ale niestety ten plan został wdrożony i sfinansowany. Kolejna książka, którą chcę wam pokazać, to jest Niewyjaśnione fakty II wojny światowej. Poczytajcie sobie, to są rzeczy, o których ja mówię. Od wielu lat, o których mówię. To jest przedruk z innych książek, ale jest i działa. Słuchajcie, nawiązuje się tutaj do różnych takich epizodów II wojny światowej. To jest często, w tej książce wraca się do Polski, do Enigmy. To jest jedna chyba z niewielu książek wydana, napisana przez nie Polaków, którzy opisują i oddają glorię Polakom, jeżeli chodzi o kod Enigmy. Tu mamy pierwsze obozy koncentracyjne, dlaczego powstały. Tu jest odpowiedź na pytanie, dlaczego nie bombardowano Auschwitz, dlaczego Amerykanom, Anglikom Holokaust był na rękę, dlaczego na przykład rząd Vichy wysyłał swoich obywateli, czyli Żydów do Auschwitz, dlaczego Holendrzy, Belgowie, słuchajcie, to nie było robione przymusem. W Polsce łapali ludzi, ładowali ich w wagony bydlęce, a z Holandii, z Belgii i z Francji bogaci Żydzi przyjeżdżali salonkami do Auschwitz. I to jest prawda. To nie jest kłamstwo. Nie wszystkie transporty do Auschwitz, słuchajcie, to były wagony bydlęce. Nas tak traktowano. Rosjan, Jugosłowian, Żydów węgierskich. Ale ci, co przyjeżdżali z zamożnych krajów, szczególnie z Holandii i Belgii, oni przyjeżdżali, słuchajcie, salonkami. Mało tego, sami płacili za swoje bilety i w firmie Allianz wykupywali sobie polisy ubezpieczeniowe. To są słowa, które drażnią i które bolą, ale niestety tak faktycznie było. Kolejne dwie książki, słuchajcie, są bardzo stare. To jest 46 i 48. Chciałem zacząć od tej, bo ostatnio mi zanegowano, że polska elita, to nie jest to, że bronię zbrodnię katyńską, że bronię Rosjan, tylko że polską elitę wymordowali Niemcy. Plan wymordowania i zniszczenia polskich profesorów, to jest właśnie ta książka. Polecam. Co Niemcy zrobili? Co to był za plan? W jaki sposób potraktowano polskich profesorów? Część z nich została zwolniona. Ale większość zginęła. Polska elita, słuchajcie, zginęła w takich obozach jak Sachsenhausen, jak Auschwitz, jak Dachau, jak Buchenwald, Grossrosen. To są miliony ofiar. Rozumiem, ja wszystko wiem, że to, co stało się w Katyniu, okej, Las Katyński jest symbolem. Wymordowano polskich oficerów, wymordowano paru tam profesorów, kilku biskupów. Zginęło naszych oficerów, żołnierzy. Żołnierze zginęli, ale polska elita, docenci, profesorowie, kwiat polskiej elity wymordowali Niemcy. Nikt inny naszego narodu nie chciał tak zniszczyć jak Niemcy. Niemcy mieli plan depopulacji polskiego narodu do 100 tysięcy. To tylko Niemcy zorganizowali fabryki śmierci, w których z ludzi robiono meble, robiono oprawy do książek, abażury do lamp. Niemcy robili mydło z ludzi. Nie znam takiego przypadku o Rosjan. Okej, bydło, dziadostwo, zasrane dzikie hordy. Ale szli, walczyli, mordowali. Ale nie pastwili się w taki sposób. Nie robili czegoś takiego. Nie wymyślili planu przemysłowego przerabiania ludzkich zwłok ludzi
na bydło, pasze dla zwierząt czy nawozy do roślin. Słuchajcie, to wszystko działo się w Auschwitz i w Monowicach. Polecam zapoznać się między innymi z tą książką. Zobaczycie, jaki był plan Niemców wobec Polaków. Jeżeli ktoś mi dzisiaj mówi, że ja bronię brudnych ruskich, bo to jest nieprawda, co Niemcy robili, słuchajcie, to serce krwawi. Jeżeli ktoś mi mówi, że 39, 38, znaczy od 39 do 45 roku to jest wszystko kłamstwo, że Oświęcim to jest kłamstwo, albo że w Oświęcimiu komory gazowe to były miejsca, gdzie obcy zdobywali pożywienie, słuchajcie, to ręce opadają. Są debile, którzy roznoszą te informacje, po prostu powielają. Chcę wam uzmysłowić, że coś takiego, co nam Niemcy zaplanowali w 1939 roku, gdyby nie zasrani Ruscy, uwierzcie mi, nie byłoby tej audycji, nie byłoby ciebie i nie byłoby mnie w tym momencie. Gdyby nie ten zasrany Tatar czy ktoś inny, słuchajcie, nie byłoby nas. Nie byłoby Europy tak, jak teraz Europa wygląda, bo wszyscy mówią, za całe zło obarczają Rosjan. Słuchajcie, gdyby Niemcy wygrali, gdyby Niemcy pobili Rosję, Anglia od razu by się do nich przyłączyła. I Anglicy mieliby w dupie Polaków. W 1939 macie przykład, jak Francuzi Polaków potraktowali, jak polska armia uciekała do Francji. Nie dostawaliśmy sprzętu, nie dostawaliśmy samolotów, nie dostawaliśmy niczego. Poczytajcie sobie o Dywizjonie 303, poczytajcie sobie o Skalskim, poczytajcie sobie naprawdę o naszych lotnikach. Poznajcie historię. Jak Francuzi nas traktowali? Za to, że Polacy zaczynali walczyć z Niemcami, Francuzi uciekali. Wystarczyło, że leciała eskadra Francuzów, zobaczyli storcza zwiadowczego, uciekali, rozpierzchali się jak gęsi. Francuzi nie chcieli walczyć. Nie chcieli umierać za jakiś pieprzony Gdańsk. Później ewakuacja w Dunkierce, podpisany separatystyczny pokój zdrajczy, straszny pokój w Wiszy. Jeden z punktów, najważniejszych punktów, nie ewakuować Polaków. Mówiłem już wam tyle razy. Sichowie, Górkowie, muły, osły ewakuowane z Dunkierki, a Polacy gniją na plażach. Gdyby nie spontaniczny ruch Anglików, gdyby tam nie przepływały jachty, kutry rybackie, słuchajcie, masa Polaków by została na plażach. Polacy własnym sumtem zaczynają uciekać. Nie uciekają przez kanał, bo już wiedzą, że to jest niemożliwe. Uciekają przez Libię, Algierię do Anglii. W Anglii na początku jak się Polaków traktuje? Jak śmieci. Dopiero gdy Polacy pokazują, jak walczyć, dają przykład. Wtedy Polacy są bohaterami. Anglicy nam po palcu do dupy wchodzą przez 3 lata. Królowa brytyjska, książę jakiś tam przyjeżdża, wali, gratuluje Polakom. A potem co? 45 rok, Polacy w obozach internowania lądują. Polacy mają wracać w szpony Stalina, bo Anglicy nas nie chcą. Czysty przykład, słuchajcie, Rzym. Parada zwycięstwa w Rzymie, po Monte Cassino. Polaków nie ma. Parada zwycięstwa w Londynie. Polscy lotnicy stoją, ryczą. Bo nikt ich nie chce. A my dzisiaj wchodzimy po palcu do dupy Anglikom, Amerykanom i plujemy na tych strasznych Rosjan, na tych dziadów pieprzonych. Kto rozminował Polskę? Anglicy, Amerykanie rozminowali Polskę? Nie. Setki, może tysiące rosyjskich saperów, którzy zginęli na naszych polach. Oni to robili. Fakt faktem, gwałcili, mordowali, palili, bo byli pewni, że są na terenie Niemiec. Jak weszli do Prus Wschodnich, to byli pewni, byli karmieni propagandą. Słuchajcie, ja bym robił dokładnie to samo. W momencie, kiedy by zamordowano, spalono żywcem moją całą rodzinę, szukałbym tylko odwetu. I jakby ktoś mi tylko powiedział, słuchaj, jesteś na terenie swojego wroga, żadnej litości by nie było. I ci ludzie tak postępowali. Oni tak robili. To, że były gwałty w Poznaniu, to, że były gwałty w Berlinie, w Lipsku, w Dreźnie. A co Niemcy robili, słuchajcie, w Briańsku? Co oni robili na całej Ukrainie, Białorusi, wszędzie? Co Niemcy wyrabiali? Oni byli czyści, tak? Nie było masowych gwałtów, nie było zbiorowych mordów, nie było winnicy, nie było Babiego Jaru, nie było Auschwitz, nie było Majdanka, nie było wszystkiego. No to słuchajcie, teraz padnijmy na kolana przed Niemcami i walmy im takiego rowa, że się w pale nie mieści. Także jeżeli ktoś zaczyna mówić na temat II wojny światowej, jeżeli ktoś zaczyna gloryfikować, słuchajcie, Niemców, jeżeli ktoś mówi, że to Amerykanie i Anglicy wygrali II wojnę światową, słuchajcie, to mi ręce opadają. Nie, w pewnym momencie alianci, słuchajcie, ich plan nie zakładał przekroczenia Renu nawet, bo nie byli w stanie przekroczyć Renu. Gdyby nie rosyjski walec ze wschodu, Berlin by nie został zdobyty, pokój zostałby podpisany na Renie, wojna by się jakoś skończyła i Polski by nie było. Ktoś mi powie, tak, ale potem Polski nie było przez 50 czy tam 60 lat. No to kuźwa, za przeproszeniem, skąd my się wzięliśmy? Skąd mamy domy kultury, skąd mamy kina, skąd mamy supermarkety? Ameryka nam to dała. Dał nam to Zachód. Słuchajcie, to co dzisiaj mówię, mówię po prostu pod wpływem emocji, ale tak jest. Gdyby nie ten brudny, zasrany Rosjanin, słuchajcie, nas by dzisiaj tu nie było.
I to trzeba sobie uświadomić. Ktoś mówi, bo kacapy, bo to ruskie bydło, katy. No dobrze, tylko zwróćcie uwagę, potem jak oni ruszyli, zwróćcie uwagę na bitwy o Moskwę, Stalingrad, Leningrad, Kursk. Słuchajcie, tam miliony ludzi zginęły. Setki tysięcy Polaków tam ginęło, Czechów, Słowian, patriotów, którzy przechodzili na rosyjską stronę, żeby walczyć z niemieckim okupantem. W tym momencie co alianci robili? Parę nieudanych desantów na Sycylii? Albo gdzieś tam wojna w Afryce, gdzie przeważnie Francuzi z Anglikami się leją, to jest wojna. I oni nam chcieli pomocy udzielić, zabierając nam jedną z najlepszych dywizji, czyli dywizję spadochronową generała Sosabowskiego, rzucają ich pod Arnhem, a nie na powstanie warszawskie. Słuchajcie, druga wojna światowa to jest przykład tego, jak byliśmy dymani, a teraz to się dzieje. To już brakuje po prostu słów. Wracając do książek, chcę wam po raz kolejny pokazać jedną z oryginalnych książek. I jeżeli chcecie naprawdę książki o II wojnie światowej czytać, to jest 46 rok. Książka napisana, słuchajcie, na bieżąco. O Oświęcimiu, o Auschwitz. To jest książka pisana, to nie jest komunistyczna propaganda. Te książki były pisane przez naocznych świadków. Oni to widzieli, oni to czuli, to byli Polacy. To są właśnie książki dla mnie, które mają największą wartość dokumentalną. Nie ma ważniejszych książek. Jeżeli ktoś mi teraz pisze książkę o II wojnie światowej i on zapomina o takiej autorce jak pani Żywulska, on nie bierze jej pod uwagę, bo to wariatka, bo faktycznie ona zmarła, słuchajcie, w domu wariatów później. No jeżeli ktoś przeżył 5 lat kacetu, jeżeli ktoś przeżył Oświęcim, Sachsenhausen, Buchenwald, umierał na różne choroby. Weźcie sobie Grzesiuka, słuchajcie, przeżył całą okupację w obozach. Człowiek owładnięty humorem, dzięki temu, można powiedzieć, wrodzonemu humorowi, cwaniactwu, które zdobył sobie na Pradze, facet przeżył. Potem jak ginie? Umiera w nędzy, w biedzie na gruźlicę. Ona go wykańcza. Bo nikt nie był w stanie po wojnie mu pomocy udzielić. Inne kraje po II wojnie światowej o swoich, no nie wiem, weteranów jakoś dbają, a u nas? Nie mają rent, nie mają zasiłków, nie mają niczego. Ktoś powie, no bo to komuniści, propaganda komunistyczna, PZPR, ruskie komuchy. No dobrze, ale słuchajcie, komuchy upadły, wszystko upadło. Po 91 roku okazuje się, że polsko-niemieckie pojednanie wyciągnęło ciężkie pieniądze, a moja matka nawet złotówki nie dostała. Gdzie te pieniądze się podziały? Co ja mam pisać reklamacje, mam teraz się po sądach włóczyć, żeby ktoś to docenił? Słuchajcie, tak jak zawsze było, polityka, polityka i jeszcze raz polityka, to powiem wam, to jest brutalnych słów użyję. To jest najgorsza kurwa, z jaką mamy do czynienia. Każdy rządzi, jak mu się podoba. Teraz macie czysty przykład tego, co dzieje się na świecie. Dopóki my, jako ludzie, nie zrozumiemy kilku rzeczy, dopóki my nie uświadomimy sobie, że my jako ludzie stanowimy jakąś tam grupę wsparcia, że my jako ludzie powinniśmy być ze sobą, a nie rozbicie tak jak dzisiaj. Zwróćcie uwagę, ile macie życzliwych sąsiadów. Mogę się założyć, że jak mieszkacie w jakichś wieżowcach, to nawet nie znacie człowieka, który mieszka 4 piętra pod wami. Tak to wygląda. Każdy jak cień, każdy biega, każdy dookoła, żeby tylko mnie nie było widać, bo ja muszę lecieć do pracy, zarobić pieniądze, zapłacić komorne, wracać do domu i taki kiera, taki kiera. Jedne w czasy w roku, najlepiej korporacyjne, do tego jeszcze jakieś weekendy też zorganizowane przez korporacje. Zwróćcie uwagę, ktoś tak, ja wspominam, słuchajcie, ja wspominam z takim rozrzewnieniem, wracam do czasów komuny. Słuchajcie, u nas było tak, że przychodził piątek, sobota, niedziela, jeden sąsiad wynosił harmonię, drugi wynosił gitarę, ludzie brali krzesła, wychodzili przed dom i jakoś było inaczej. A teraz? Grill? Proszę bardzo, zrobimy sobie grilla. Przeważnie grille na działkach albo się kończą wizytą straży miejskiej albo policji, bo albo ten temu mordę obił, ten temu wrzucił śmieci za ten, albo temu za bardzo dym z grilla śmierdział. Słuchajcie, to jest właśnie konsumpcjonizm. A konsumpcjonizm prowadzi do upadku obyczaju. Słuchajcie, nie mamy żadnej starszyzny, nie mamy żadnych wzorców, które mogłyby nami kierować. Kler? Proszę bardzo, jeżeli ktoś chce, niech sobie wierzy w kler. Jeżeli ktoś chce wierzyć sobie w partie polityczne, proszę bardzo, ja tego nie neguję. Tylko jedna rzecz, brak jedności. Jest takie stare chińskie przysłowie, taka chińska maksyma, że w ogniu złoto mięknie, a błoto twardnieje. Tak zawsze było, jest i będzie, że te elity, które teraz są, słuchajcie, w razie czego one się rozpuszczą, przeważnie przechodzą na stronę wroga. I to nie ma znaczenia, czy to będzie ruski, czy to będzie Niemiec, czy ktokolwiek. Elity zawsze wiedzą się, jak ustawić, a kto wtedy walczy? Właśnie plebs, te błoto takie najgorsze, na które elity plują, oni walczą. Oni nastawiają karku, oni potem oddają życie za daną ojczyznę i oni walczą. Tylko że później co się dzieje? Po wygranej tej batalii znowuż ogień stygnie, błoto zaczyna gęstnieć i złoto też twardnieje. I wtedy elity znowuż wypływają. I wtedy ten szary człowiek, który naprawdę walczył na barykadach, ten człowiek, który oddał życie, oddał no wszystko, co miał, za tą ojczyznę ma wielkie gówno. Jest znowuż nikim.
A elity, szlachta, ktoś mi powiedział, że na wschodzie sanacyjnemu chłopu żyło się dobrze. Słuchajcie, znam masę ludzi, którzy za sanacji żyli na Kresach Wschodnich. Rękami gnój rozrzucali. Komu się na wschodzie żyło dobrze? Szlachcie, elicie, klecho. Oni żyli dobrze na wschodzie. A sanacyjny chłop, poczynajcie sobie, co to była sanacja. Jeżeli macie dziadków i babki, niech wam poopowiadają o tym, czym była sanacja w Polsce. Jedna para butów na całą rodzinę i się na zmianę w butach chodziło zimą. Kto wychodził do obory albo gdzie zakładał buta, tak reszta wszyscy posuwali na bosaka. Mieszkali w ziemiankach. Polacy mieszkali w ziemiankach na wschodzie. Poczytajcie o tym. Pouczcie się o tego, jaka była nędza na ziemiach odzyskanych po 1918 roku. Ktoś mi powie, no tak, no ale tam były stadniny końskie, tam były lasy. Dobrze, ale one należały do hrabiów, księciów, one należały do jakichś, nie wiem, elit. Chłop nie miał najmniejszego znaczenia. Przeczytajcie sobie Noce i Dnie. Obejrzyjcie sobie Noce i Dnie. Obejrzyjcie, przeczytajcie Lalkę. Przeczytajcie sobie Ziemię Obiecaną. Zobaczycie, jak okres międzywojenny w Polsce wyglądał. Nędza i bieda dla zwykłego człowieka. Tak niestety Polska międzywojenna wyglądała. Słuchajcie, no owszem, były ośrodki uprzemysłowione, ale weźcie sobie na ten przykład Górny Śląsk. Obejrzyjcie sobie Orła, znaczy Pierścionek z Orłem w Koronie, Sól Ziemi Czarnej, pooglądajcie te filmy. Ja często bardzo wracam do Grzesznego Żywotu Franzka Buły. Obejrzyjcie sobie to. Także Sól Ziemi Czarnej to jest dla mnie kultowy film. Też trzeba zobaczyć, jak to wszystko wyglądało, trzeba poznać tą historię. Słuchajcie, jeżeli my tego nie będziemy wiedzieli, jeżeli my o tym zapomniemy, to skończymy dokładnie tak samo jak ci ludzie. Nie można budować przyszłości, zapominając o przeszłości. I właśnie tego przykładem jest ta kolejna książka. Ktoś powie, komunistyczny gniot. Proszę bardzo, mówcie sobie co chcecie. Ale to jest dla mnie jeden z największych dokumentów wydanych w 1948 roku. Tu chylę czoła przed kończoną, że udało mu się tą książkę załatwić i mi przekazać. Słuchajcie, jak wyglądała historia na Dolnym Śląsku. Jest to opisana Głuszyca, Świdnica, Bielawa, Dzierżoniu. W jakim stanie dostaliśmy przemysł? Owszem, jest to też opisane, jak bratnia armia zabiera niektóre rzeczy, ale też jest opisane, jak otwierają od razu zakłady włókiennicze. Słuchajcie, zakłady włókiennicze w Górzycy, w Bielawie, w Dzierżoniowie, w Walimiu w 1946 roku już produkują. Czyli jeżeli to by było prawdą, że ruskie kacapy wpadły i zabrały wszystko, łącznie z drutem kolczastym z pól, to w 1946 roku na pewno na Dolnym Śląsku przemysł by nie ruszył. I tutaj jeszcze jest taka mapka zniszczeń Wrocławia. Tylko że tych zniszczeń dokonali sami Niemcy, tak zwane komanda podpalaczy. Bibliotekę Narodową we Wrocławiu nie zbombardowali Rosjanie, tylko podpalili Niemcy. Dworzec Główny też nie został zbombardowany przez Rosjan, tylko został podpalony przez Niemców. I masa innych budynków we Wrocławiu została zniszczona przez Niemców. Rosjanie okrążyli Wrocław, zatrzymali się pod Przemnem, ominęli i poszli dalej, na Drezno, Lipsk i Berlin. Wrocław nie stanowił żadnego problemu dla Rosjan. Nie chcieli go zdobywać szturmem, nie chcieli o niego po prostu walczyć, nie chcieli się wykrwawiać, mieli ważniejsze cele. I tą książkę wam bardzo polecam. Jest napisana dosyć dobrze. Czekajcie, że tu chciałem wam pokazać. O. Żegluga na Odrze. Mimo wojny, słuchajcie, mimo wszelkich zniszczeń i walk, które odbywały się wokół Wrocławia, Rosjanie nie zniszczyli Odry, bo wiedzieli, że to będzie jeden z największych kanałów żeglugowych. A kto zniszczył przedporcie we Wrocławiu? Kto zniszczył Dokownię? Kto zniszczył Redę we Wrocławiu? Kto chciał wysadzić nabrzeża i śluzy Wrocławia? Wszystko Niemcy chcieli to właśnie zrobić. W takich książkach możecie sobie znaleźć... A to jest, o, to wam pokażę coś. Tą książkę puściłem ostatnio na prezentacji. I dopiero później zaglądam, ktoś mi tu wyrwał, nawet nie wiem, co na tej stronie do końca było, ale tu chodzi o kanał Gliwicki. Ktoś wyrwał mi tekst dotyczący z drugiej strony kanału Gliwickiego. Także słuchajcie, Dolny Śląsk nie dość, że posiadał sieć dróg, to posiadał jeszcze ogromną sieć żeglugową. Niemcy od 1936 roku na Dolnym Śląsku wykorzystywali praktycznie każdą rzekę do transportu. Odra była głównym szlakiem zaopatrzeniowym.
Także nie możemy mówić, że dostaliśmy Dolny Śląsk i to była czarna murzyńska dupa, nie. Tylko że my, w momencie kiedy wchodzimy na Dolny Śląsk, nie potrafimy tego wykorzystać. Większość ludzi, którzy zasiedlają Dolny Śląsk, są niepiśmieni i nieczytelni. Nie potrafią wykorzystywać tego, co dostali. Przecież są niszczone maszyny, są niszczone tokarki, betoniarki. Dlaczego? Bo ludzie nie potrafią tego obsługiwać. Nie wiedzą, co to jest. Większość ludzi, którzy stykają się z prądem elektrycznym na Dolnym Śląsku, w żarówki rzucają kamieniami, bo nie wiedzą, że jest włącznik na ścianie, który trzeba przekręcić, żeby to wyłączyć. Słuchajcie, to są prawdziwe historie. Niestety, teraz obraz rzeczywistości powojennej Polski został wydymany, został wypaczony. W zasadzie o tym się nie uczy. W podstawówce historii II wojny światowej nie macie, w gimnazjum praktycznie tego nie macie, w technikum o II wojnie światowej się nie mówi. Na studiach, jak ktoś pójdzie na historyczne, proszę bardzo. Przyjeżdża do mnie masa młodych ludzi, zadają bardzo dziwne pytania. Słuchajcie, ja nie jestem, tak jak mówiłem, zawodowym historykiem, ale jeżeli do mnie przychodzi młody człowiek i on mi mówi, że II wojna światowa wybuchła w 1918 roku z bolszewikami i to jest dla niego data wybuchu II wojny światowej, no to ja przepraszam bardzo, czy system edukacji, czy pieniądze, tak zwane te euro, nas do tego doprowadziły. Słuchajcie, nie będę już dzisiaj po prostu wylewał swoich żali. Dzisiaj kończymy takim akcentem właśnie może trochę patriotycznym, a może nie, tą audycję. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji.